Wyśmienita litografia o żywych kolorach prezentująca podkrakowskich kijaków, o których za chwilę, z około 1840 roku. Autorem był Jan Nepomucen Lewicki, wybitny malarz, grafik, rytownik i fotograf, który studiował w latach 1822-24 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Brodowskiego, a przez sporą część życia przebywał na emigracji w Paryżu i w Lizbonie, gdzie był czynny zawodowo. Zilustrował m.in. pamiętniki Paska oraz ubiory ludu polskiego Leona Zienkowicza. Wracając do tytułowych kijaków, pisał Łukasz Gołębiowski w dziele Lud i jego zwyczaje, że jeszcze w latach 30. XIX wieku w Krakowie można było spotkać ludzi odzianych w sukmanę granatową z wypustką karmazynową, przytem zielony pas i czapkę kształtniejszą w zimie barankiem obszytą. Ich najistotniejszym atrybutem był kij, często wymyślnie rzeźbiony, czasem zwieńczony rogiem wołu z ukrytym wewnątrz sztyletem. Stąd nazywano ich kijakami. Zamieszkiwali podkrakowskie wsie na prawym brzegu Wisły, a do Krakowa, choć tylko na Kazimierz, dostarczali tanie mięso krakowianom. Byli bowiem niezrzeszeni w cechach i przez wieki skonfliktowani z cechowymi rzeźnikami krakowskimi. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku zmiany w prawie Galicji poprawiły sytuację podgórskich rzeźników. Odtąd mogli bez przeszkód otwierać w Krakowie swoje sklepy i prowadzić działalność handlową. Nastąpił szybki rozwój głównej wsi kijaków, która nazywała się Piaski Wielkie. Wtedy wzniesiono w niej nowoczesną rzeźnię. Kijaków zniszczyły dopiero restrykcje czasów stalinowskich. Dziś w Piaskach Wielkich, przyłączonych do Krakowa, można oglądać dom rzeźników i wędliniarzy, zbudowany za wspólne pieniądze tutejszych masaży. Na prezentowanej pracy, notabene elegancko oprawionej, widać oczywiście wspomniany atrybut podkrakowskich handlarzy mięsem, osławiony kij, a także charakterystyczne dla kijaków stroje. Zapraszamy na stronę www.atikus.pl do działu Moda, Troje, Ryciny.